Nazywam się Mariusz Wlazły, jestem siatkarzem PGS Gry Bełchatów, a moją pasją jest fotografia. Pamiętam, że to było dosyć wcześnie, jak byłem dosyć małym chłopcem. Te początki z fotografią były dosyć ciężkie, bo w czasach tych dawnych nie było dostępu przede wszystkim do sprzętu, do tej technologii, co jest dzisiaj. Dzisiaj jest cyfrowy obraz, który można od razu zobaczyć na wyświetlaczu w aparacie i ewentualnie pozmieniać coś, co nie pasuje. W dawnych czasach była klisza i dopiero po wywołaniu zdjęcia można było zobaczyć swoje błędy. To była kosztowna gdzieś tam podróż, przygoda, bo nie dość, że filmy do aparatu były ciężko dostępne, to i sam sprzęt był ciężko dostępny. I w wieku tam, nie wiem, 5 do 10 lat człowiek nie ma takiej jakiejś wyrobionej pasji. No, zmienia się człowiekowi wiele rzeczy w życiu i myślę, że też rodzice, którzy widzieli, że gdzieś tam mnie to ciągnie do robienia tych zdjęć, no, w pewien sposób byli też ograniczeni z chęcią pomocy w tej pasji. I to gdzieś tam na tym wstępnym etapie legło w gruzach. Myślę, że po jakichś 10 latach, już miałem to jest 14 do 20 lat, no gdzieś się znowu obudziła ta pasja, pewnego rodzaju wrażliwość. I przy jednym z meczy reprezentacyjnych siedziałem na trybunach obok fotografów i gdzieś tam zafascynowany tym, jak ta migawka chodzi, klika sobie, zapytałem się, czy nie mógłbym pożyczyć na chwilę tego aparatu. No i tak mi zostało. No, do dzisiaj staram się gdzieś tam wypełniać w swoim życiu tą lukę, gdzie nie funkcjonuje na sali sportowej fotografią. Sprzęt jest bardzo ważny, bo dobry sprzęt pozwala nam na mniejsze zajmowanie się pewnymi szczegółami. Aczkolwiek najważniejszą osobą to jest fotograf, bo bez odpowiedniej wrażliwości, jakiejś takiej zmysłowości, można pstryknąć po prostu w zdjęcie, ale to zdjęcie nie zostanie w pamięci ludzi, którzy oglądają. I pewnego rodzaju kompozycja, charakter, emocje, które gdzieś się uchwyci na tym zdjęciu, no powodują to, że ludzie chcą oglądać to zdjęcie. I najważniejszą z tych dwóch rzeczy, no tutaj jest osoba robiąca to zdjęcie. Oczywiście kiedyś słyszałem takie powiedzenie: no, ładne zdjęcie, jaki masz aparat? Także aparat jest ważny, ale on dopełnia osobę, która robi zdjęcie. Myślę, że nie ma takiego przepisu, bo w każdych warunkach atmosferycznych, jeżeli fotografujemy plener, fotografujemy gdzieś pejzaż, jakieś krajobrazy, no te warunki są różnorodne. Nie da się takich samych zastosować ustawień do jednego zdjęcia i później przejść na tych samych ustawieniach do drugiego zdjęcia, bo może się zmienić światło, pogoda, nagle przy tych samych ustawieniach są różne efekty. Także myślę, że każdy w miarę możliwości i praktyki, i oczywiście wiedzy, no już pewne rzeczy zaczyna wykonywać automatycznie i ten taki przepis w cudzysłowie, no sam się gdzieś tam pojawia w człowieku. I ja powiem szczerze, że jestem człowiekiem, który jest ograniczony czasowo. Na swoją pasję no, nie poświęcam tyle czasu, ile bym chciał. To jest tak jak z pisaniem pewnych, nie wiem, utworów. Trzeba mieć pewnego rodzaju wenę, trzeba mieć natchnienie, czy no nie wiem, no, jakiegoś takiego wewnętrznego kopa, żeby coś zrobić. I z fotografią jest podobnie, to jest pewnego rodzaju sztuka, na którą trzeba też poczekać i się uczyć. Najważniejsze, myślę, że jest chodzenie, robienie tych zdjęć i nie przejmowanie się, że nie robię zdjęć jak znani fotografowie, bo na razie nie jest to ważne. Ważne jest to, żeby robić jak najwięcej zdjęć, zdobywać tą praktykę i mieć z kimkolwiek je skonsultować, żeby pokazać kierunek, w którym powinno się podążać.
Najważniejsze jest też, myślę, że w tym czasie udać się na jakiekolwiek szkolenia z dostępem do dobrych fotografów, którzy powiedzą, co trzeba w takiej sytuacji zrobić i przede wszystkim nie załamywać się, bo każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy, ale tylko i wyłącznie poprzez pewnego rodzaju trening można dojść do perfekcji. Jeżdżąc na mecze, bardzo często przeglądam fotografie w internecie i z tych zdjęć zapada mi w pamięci gdzieś tam jedno, dwa, może jakieś takie wyjątkowe ujęcia, które pokazują niespotykane emocje. W zdjęciach sportowych jest to dosyć ważne, żeby pokazać te emocje, bo najważniejsze jest to, żeby przekazać, co czuje sportowiec w danej chwili. Czy jest pewnego rodzaju skupienie, czy radość po wygranym czymś, czy po jakichś zawodach, nie wiem, meczu, czymkolwiek, czy pewnego rodzaju niespełnienie. I to jest tutaj ważne, dlatego ja przeglądając zdjęcia i już widząc, że to jest to coś, czego szukałem, dopiero wtedy wchodzę i patrzę, kto to zdjęcie zrobił. Patrząc pod kątem swojej dyscypliny, nie jest bardzo prosto, bo ja przewiduję, co się stanie. Siatkówka jest dosyć dla mnie przewidywalna i ja bym nie czekał to jak większość z aparatem przy oku i czekał na tą jedną akcję, tylko ja bym wiedział, co się mniej więcej stanie po drodze. I ja bym nie musiał zrobić tysiąca zdjęć, żeby wybrać te dwa, trzy fajne ujęcia, tylko dużo mniej. I to jest o tyle dla mnie lepsze, że no taka możliwość przewidywania rozwija też we mnie pewnego rodzaju uchwycenie kadru i ta kompozycja jest bardziej doskonała niż w innych zdjęciach. Ale na przykład w zdjęciach sportowych innego typu, czy piłka nożna, czy nie wiem, jakiś lekkoatletyczny meeting, byłoby mi ciężko. Musiał nastukać tych zdjęć bardzo dużo, żeby odpowiednie emocje uchwycić. I na chwilę obecną ciężko byłoby mi się zamienić. Na pewno pod kątem sportowym najważniejsza jest drużyna, bo to jest sport drużynowy, zespołowy, w którym jednostka nie jest ważna. Ważne jest to, co się tworzy z tych jednostek. Te wszystkie trybiki muszą tworzyć pewnego rodzaju maszynę, która w całości dopiero jest groźna i może wygrywać spotkania. Każdy pojedynczy gracz gdzieś tam oczywiście podnosi charakter i wartość drużyny, ale nikt w pojedynkę jeszcze meczu nie wygrał. Także tutaj pod kątem sportowym każdy z nas jest najważniejszy. Nie ma ważniejszych lub mniej ważnych, tylko wszyscy są równi. Pod względem fotografowania jedynie, co można pokazać w kształcie takiej drużyny, to jest radość bądź smutek po wygranym meczu. I tutaj całość się wtedy pokaże na jakimś obrazie. A fotografując siatkówkę, to niestety trzeba fotografować pojedynczych zawodników w danej akcji. Oczywiście emocje, które towarzyszą spotkaniom tak jakby wysokiej rangi, tak, te ważniejsze spotkania, też przekładają się na fotografię, bo wtedy widać im więcej emocji na twarzy, więcej radości, smutku, zażenowania, frustracji, jak i również pozytywnych emocji. I tutaj trzeba po prostu czekać na odpowiedni moment lub, nie wiem, cykać zdjęcia w serii.